Halo, witam Was bardzo serdecznie w pierwszym vlogmasie. Jestem bardzo podekscytowana i spójrzmy na to, czy sprzyja nam pogoda. Widzicie ten śnieg wszędzie? Tutaj może? Hehehe, żartuję oczywiście. Obecnie na termometrach mamy 33 stopnie. Ale kochani, 33 stopnie nas w ogóle nie powstrzymają przed tym, żeby zakupić ozdoby świąteczne, ubrać choinkę i poczuć klimat świąteczny. Także zapraszamy. Jesteś gotowy na zakupy świąteczne? Tutaj na razie widzicie, nie ma nic związanego ze świętami. Zasłonięte zasłony, bo jest taki gorąc, żeby słońce nie wchodziło. Ale gdzieś tutaj postawimy choinkę i będzie pięknie. I wyruszyliśmy na poszukiwanie choinki. O, tutaj patrzcie, tutaj są takie duże, takie to moglibyśmy mieć w domu. Fajne, takie żywe. Ten budynek jest fajny, podoba mi się. To chyba jakiś hotel jest, ale musi mieć ładne widoki też. O, a ten patrzcie, jaki ładny. Dzisiaj podziwiamy architekturę Brisbane. Na zdrowie. Bardzo ładny. Ten też ładny. Autobus. A tutaj patrzcie, śmiesznie oni malują te skrzynki tutaj, co jest? Oni takie sobie malują. I tak ładniej wygląda, niż by stała taka szara skrzynka, prawda? Zawsze coś ciekawszego. A my źle zjechaliśmy, więc zwiedzamy sobie centrum miasta. A w ogóle jeszcze zapomniałam wspomnieć, że jutro jest pierwszy dzień lata. W ogóle w Australii pory roku zaczynają się 1, czyli teraz mamy lato 1 grudnia. Potem 1 marca zacznie się wiosna, to jesień, zima, wiosna i tak dalej. O my, ten dziadek do orzechów rusza ustami. Już przyjechaliśmy do sklepu. Ptaszki ćwierkają pięknie. Wchodzimy. Tutaj jest wejście. Patrz, on rusza ustami normalnie. To są żywe drzewka. Jest cena na nich? Chyba jest po kolorowych gwiazdkach, tak mi się wydaje. Aha, no tak. To drzewko widziałam z przyjazdu. Trochę smutne, ale jest. Piękne dziadki. Chodzimy. Jaka kraina! Ja! Jakie piękne, takie w starym stylu dziadki. Tutaj mamy tego pana za 329,90. No, cenny. O, te jakie piękne, takie światełkowe. Ale piękne rzeczy, co? Grinch. Tutaj to jest dopiero kraina. Co to jest za drzewko? Ładne. Takie na biało się świeci, na różo i... Ach! Żółto się świeci. Więcej żywych drzewek tam, o. Oto tutaj mamy żywe. Bardzo ładne, już takie obszerne. Ale ja bym chciała takie wielkie. O, ta biała choinka mi się podoba, bardzo piękna. Tutaj jakie piękne kule śnieżne. Ta no najpiękniejsza, jaką widziałam na świecie chyba. $129. Takie domki. O, mamy znowu koale i kangury. Tutaj ciekawy pomysł. Takie kółko z muszelek. Tutaj też muszelki na choinkę są. A my takiego kangura ładnego znaleźliśmy za $12,90. Chyba go weźmiemy, ale jeszcze szukamy jakichś ładniejszych. A tu mamy królestwo girland i innych takich. No nieźle. Aha, tutaj to kółko. To o, kosztuje $100. Nieźle się cenią. Może zaczniemy produkcję czegoś takiego. No właśnie, tak myślę. Ładne bardzo. Tamto ładne, to ładne. Ale to takie bardziej dla mnie jesienne. A ten pan ile? 500. 500, taki osobnik. No ciekawe. Patrz, jaka pompka duża. Na choinkę bierzemy, jedna pompka starczy. Doniczka. Jestem tak podjarana, że mamy też naszego pierwszego, to będzie nasza pierwsza pompka w ogóle w Australii kupiona i to będzie nasz kangur. Tak symbolicznie bardzo, prawda? O, tu jest dobre światło. Idziemy patrzeć, co dalej. Ogólnie jest sporo ludzi tutaj w sklepie, więc widać, że Australijczycy kupują też ozdoby. A, tu są choinki!
Widziałeś, tam są choinki. Patrzcie, jaki super pomysł. Po pierwsze, w ogóle piękna choinka. Bardzo wygląda jak prawdziwa. To jest prawdziwa? Nie, to jest sztuczna. Wow. Ale się kręci sama. Ma taki stojak. Ej, wiecie, jaki jest minus takiej choinki? Nie można jej tylko w połowie ozdobić, tylko trzeba całą, bo się rusza. I trzeba tyle bombek nakupować. Kto to widział? Tu jest królestwo choinek i od razu czuć ten zapach piękny. Choinki, po prostu ja zawsze jak byłam mniejsza, to mieliśmy choinkę w domu prawdziwą. To jest po prostu... Ten zapach w domu to jest cudowne. A tutaj jest cennik, na przykład 1,8 metra choinka kosztuje 149 dolarów. Także nawet spoko. A tu jaki ładny sufit, nie widziałam wcześniej. Wow. No patrzcie, jaki piękny. I to się tak co... Aha, pani idzie za mną, trzeba się pośpieszyć. A tu ładna ta. Wybraliśmy nasze bombki. Mamy kangura, koale. Takie słodkie. Kangur 13, to 10. Tutaj patrzcie, kangury jako renifery wiozą sanie. Tutaj mamy taki zestawik za 175 dolarów. Ale jaki ładny. I już wychodzimy z naszego pierwszego sklepu. Bardzo czuć atmosferę świąt. Byłeś wcześniej w takim sklepie? Nie, nie byłam. Ja też nie. Ja jakoś nigdy nie byłam w takim sklepie. Zawsze po prostu bombki tam z jakiegoś takiego supermarketu czy coś tyle. A tutaj naprawdę super. Teraz nie kupiliśmy ogólnie jeszcze wciąż. Jesteśmy na etapie, że nie mamy żadnych ozdób. Ani choinki, także idziemy dalej. My ogólnie zastanawialiśmy się, czy nie wziąć prawdziwej choinki, bo to, tak jak mówiłam, to jest zawsze inny klimat. Ja uwielbiam prawdziwe choinki, to jest po prostu tak cudowne. Ale trzeba przyznać, że tak. No taka sztuczna choinka to też bezpieczniejszy wybór, potem nam starczy na więcej lat, wiadomo. Tak dlatego ostatecznie uznaliśmy, że jednak postawimy na sztuczną. Zawsze można w następny rok sztuczną schować do szafy, a kupić prawdziwą, prawda? Tutaj patrzcie, jakie ozdoby Państwo mają. Tam na balkonie stoi dmuchana koala. Czy my to widzimy? No superowo. Fajnie ozdobili cały dom. Ostatnio właśnie koleżanka z pracy mnie poinformowała, że w Brisbane jest mapa, do której ludzie właśnie dodają na przykład, że super ozdobili swój dom i żeby inni przyjeżdżali sobie zobaczyć ich dom. Także na pewno w jednym z następnych vlogów pojedziemy i zobaczymy te ulice i te domy, bo uwielbiam ozdoby świąteczne. Przyjechaliśmy pod drugi sklep i patrzcie, wita nas, przepraszam, auto nagrywam, wita nas 4-metrowy dziadek do orzechów, a tam królestwo. O, tutaj jakie śmieszne. Idziemy! Ten sklep ogólnie otwarty jest cały rok. Przejeżdżaliśmy obok niego już tyle razy i zawsze mówiłam, że po prostu jak tylko przyjdą święta, to wchodzimy. Patrzcie, jaki w ogóle bałwan z kul dyskotekowych. Genialne. No powiem wam, że robi wrażenie. Jaki dziadek do orzechów. To jest najbardziej ekskluzywny dziadek do orzechów, jaki widziałam. 3000? 850. 850, tak. Patrz, jakie duże bombki tam są. Ale patrzcie na to, jakie piękne, jakie duże wszystko. Jakie piękne, duże wszystko. Przepięknie. Jestem pod wrażeniem. A tutaj jaki kącik piękny, słodki. Aż się chce zjeść wszystko. Przesłodki. O, ten, 2200. Tutaj mamy taki vibe Cruella de Mon. Ale pan też jest wielki. Tutaj, tam za drzwiami coś bardzo ciekawego ogólnie. Ja wcale nie wiem co, jest tylko stafon niestety, więc nie pójdziemy. Tutaj jak pięknie choinka ubrana. No po prostu cud miód, malina. Ej, kupimy taką choinkę do domu? Tom? Jesteś za? Jasne, czemu nie? Okej. Wydaje mi się, że mówisz to tylko pod vloga, wiesz? Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że nie stać na stanie po wczorajszym wydatku widzowym. Nie kupiliśmy dużej choinki. Nic ogólnie tutaj nie kupiliśmy. Idziemy szukać dalej. To był w ogóle taki... Teraz chyba jest przerobiony na świąteczny, ale ogólnie chyba wszystko sprzedają. Takie rzeczy do wynajęcia są nawet. Biura i tak dalej. Aha. Więc
to taki sklep z propami, to chyba do filmów i do teatrów, tak mi się wydaje, bo to jest prop house. No, może i tak. Ale na razie wszystko było świąteczne. Bardzo ładnie. Ruch w tym centrum handlowym jest naprawdę już jak podczas świąt. Po prostu staliśmy tutaj teraz, nie wiem ile w kolejce, żeby w ogóle wjechać na ten parking. Na pewno nie pomaga też to, że postanowili zamknąć część parkingu, ale to już inna sprawa. W centrum handlowym też święta pełną parą. Tutaj można normalnie spotkać świętego Mikołaja. Jest tutaj Mikołaj teraz? Kolejka ludzi niezła. Pani gotuje coś. Patrz! One śpiewają! Ja widziałam takie w Polsce. Ludzie nagrywali w takim sklepie świątecznym, że są właśnie i śpiewają. Ale nasze chyba nie śpiewają. Zagadaj do nich. O, widzicie? Można zdjęcia z Mikołajem sobie zrobić. Zrobimy sobie zdjęcie z Mikołajem? Może nie. Teraz przyszliśmy na jedzenie i tutaj patrzcie, jest taka azjatycka alejka, gdzie można właśnie zjeść sobie coś fajnego. My też coś szukamy, ale nie wiem, co my tu szukamy. Proszę bardzo, w przerwie od świątecznego szaleństwa mamy azjatyckie jedzenie, coś mi nie brnie o ostrości, nie ma wie. Tutaj mamy ryż, tutaj mamy taki słodki ryż z orzechami nerkowca, a tutaj masz pad thaia, spring rollsy, $44, bardzo spoko. Okej, kryzys głodny zażegnany, teraz czas w końcu kupić jakieś ozdoby. Mógłbym kupić. Jakie piękne. Tutaj patrzcie, pani sama maluje w ogóle te bombki. Ale naprawdę piękne. No, Ogóra może sama nie pomalowała, ale brokatu dodała, no. Teraz widzicie, przyszliśmy do sklepu, gdzie już są bardziej dostępne cenowo rzeczy. Na przykład taki ładny domek, $40. Bardzo ładne. Tutaj są jeszcze inne. Szukamy jakichś ozdób. Oto jakie piękne. O, tam u góry. Mi się podoba Mikołaj najbardziej za 47. Tu bardzo niezwykłe są ozdoby, ale patrzcie to na jakiej promce. Była 700, teraz 250. Nie taki, nie mój styl kompletnie, ale ładno. Wiesz, jaki jest ogólnie największy minus tego, że jesteśmy teraz w Australii, a nie będziemy w kraju, gdzie jest zimno? Nie możemy sobie kupić sweterków świątecznych. A pewnie znajdą się koszulki na ramionczku. No właśnie, trzeba koszulki. O, tutaj na przykład patrz. Mary, coś tam? Aha, to z tego, ze Star Warsów. To niezbyt. Przyszliśmy już do ostatniego sklepu i tutaj to już dzieje się po prostu wszystko. Patrzcie, jakie są ciastka. Tutaj gotowe już prezenty zapakowane. Takie nawet, no, ładnie to wygląda, fajnie. I pełno ludzi. A tutaj mój zagubiony małżonek. Okej, okay. Wycofuję to, co powiedziałam. Sweterki są, ale no, trzeba by czekać tak mniej więcej do czerwca, żeby je w ogóle ubrać. Tutaj są piżamy, słodkie takie piżamy. Powiem wam, że ten sklep to jest takie połączenie Primarka z Pepco. Primark też już w Polsce jest. Aha, on mnie opuścił już. Tutaj już patrzcie, szalejemy bardziej. Mamy trochę bombek, mamy coś tam. Nie ma w ogóle żółtych lampek dla nas, a muszą być tylko i wyłącznie żółte, bo wtedy jest przyjemnie. No ale jest dużo rzeczy ogólnie. Tylko po prostu powybierane już wszystko też. Siatki. Tutaj patrzcie, taki Mikołaj $50. To jest taki budżetowy sklep, ale jak dla mnie, jak na święta, te rzeczy się kładzie tylko raz na miesiąc, to naprawdę są bardzo spoko. Co, wybrałeś bombkę kolejną? Nie wiem, mam podobny. Brzydki sznurek ma. No. No i ostateczny wybór, oczywiście choinka, chyba chcemy taką ośnieżoną za $59, ale nie ma jej na wystawie właśnie, nie wiemy, chyba nie jest ta. Co mówisz? Ta jest za 100. Ta o? A tam, ta tam stojąca, ona jest chyba ze światełkami, co? To jest chyba K129. Tamta. Ale ze światełkami jest? Tak. Chyba tak. Tak, tak, to właśnie. Te zakupy trwały za długo, ale przynajmniej poczuliśmy magię świąt, prawda? Tak, tak. Tak, tak. No i kupiliśmy trochę bombek, no. Ale jeszcze dużo przed nami. Głośno tutaj. Oczywiście kupiliśmy złe lampki, więc przyjechaliśmy po lampki, ale przy okazji oczywiście musieliśmy wejść na sekcję dziwnych, dmuchanych rzeczy. Mamy tak, proszę bardzo. To jest Mikołaj. Tutaj mamy ten akurat piękny ciastek. A tutaj jest w ogóle Mikołaj lecący balonem.
tutaj ciastek. No oczywiście mamy tak, kangura 1,8 metra, świnie 1,5 i pudla 1,5 metra. Także pięknie. A no i tutaj oczywiście, to już pokazywałam dwa vlogi temu, Mikołaj 2,2 metry, który ma swoją budkę z kebabem, bo czemu by nie? Jakby ktoś chciał, też oczywiście można kupić sobie palmę zamiast choinki, także spoko. My mamy lampki, wracamy do domu. Ubieramy choinkę! Nasza pierwsza bombka. Proszę bardzo, gdzie bierzemy bombkę najważniejszą? Gdzie? Tak wygląda nasza choinka. Teraz będziemy nagrywać wstęp do vloga w tych oto kostiumach. Jak możecie się domyślać, jest nam bardzo gorąco.